Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmem. Dzisiaj zajmiemy się dwoma tematykami. Po pierwsze, chciałabym, żebyśmy sobie sprawdzili stan korzeni roślin, które przyszły do mnie w ostatnim unboxingu. Mam tutaj na myśli pewne rośliny od prywatnych kolekcjonerów, które po zaklimatyzowaniu u mnie no jakoś nie wyglądają za fajnie, więc chciałabym sprawdzić, co się dzieje w korzeniach, a także korzenie, które znajdują się w podłożu produkcyjnym u roślin z Hands of Plants. Także chciałabym wsadzić do perlitu dwie sadzonki, żeby po prostu tam się ukorzeniły. A do tego w międzyczasie porozmawiamy sobie trochę o podlewaniu roślin, ponieważ w związku z tym, z paroma komentarzami pod filmem o alokazji z Biedronki, gdzie tutaj wypowiadaliście się na temat mojego sposobu hodowli tej rośliny, chciałabym się troszkę odnieść do kwestii zarówno podlewania, przesadzania roślin, w tym również tej alokazji, i po prostu powiedzieć o nich więcej. Także myślę, że możemy zacząć. Na pierwszy rzut może weźmiemy rośliny z Hands of Plants. Mam tutaj jako pierwszą, to jest Calathea Beauty Star. Ona ma troszkę, wydaje mi się, że albo ona te listki tak zwija do góry na noc, bo jest wcześnie rano, albo po prostu chce jej się pić, chociaż wczoraj została podlana. Także no zobaczymy, zobaczcie, tu idzie młody listek, roślina wygląda na zdrową. Przędziora nie widzę, a tutaj, że tak powiem, przędzior, jeśli chodzi o te rośliny, lubi bytować, także zobaczymy. Od razu zmienię podłoże na podłoże właściwe. I od razu, słuchajcie, jak to jest z tym zmienianiem podłoża? Mówi się, że roślinom powinno się zmieniać podłoże dopiero na wiosnę. No słuchajcie, zależy, jak hodujecie te rośliny i jakie macie rośliny do przesadzenia i w jakim one są stanie. Ponieważ są rośliny, które spokojnie w podłożu produkcyjnym będą dawały radę do wiosny, przez kilka miesięcy po prostu sobie poradzą. Ale są rośliny, które po prostu nie dadzą rady przez te kilka miesięcy być w podłożu produkcyjnym. Do takich roślin zaliczają się między innymi alokacje. Zaraz wrócę z miską wody. Jestem i będę tutaj sobie moczyć te korzonki. I słuchajcie, do właśnie alokazje należą do pewnej grupy roślin, na które po prostu trzeba chuchać, dmuchać i uważać, ponieważ one w podłożu produkcyjnym, no kilka miesięcy, to jest moim zdaniem więcej niż bardzo prawdopodobne, po prostu nie dadzą rady. To są rośliny, szczególnie ta alokazja Black Velvet z Biedronki, którą ostatnio widzieliście w jednym z moich filmów. To jest roślina trudna, po prostu ona jest trudna w uprawie. Dlaczego? Ponieważ raz ją przelejecie i ona już odchoruje, może nawet zgubić wszystkie liście. Raz ją przesuszycie, ona też to jakby pokaże. Więc to nie jest tak, że możemy sobie ją zostawić w podłożu produkcyjnym i poczekać do wiosny. Dlaczego? Ponieważ ona w tym podłożu się... No, ona nie będzie dobrze rosnąć. Dlaczego? Bo podłoże produkcyjne, tak jak samo wskazuje nazwa, służy do produkcji, a nie do hodowli roślin. To musicie mieć na względzie, że producenci trzymają rośliny w zupełnie innych warunkach, jak my trzymamy w domu. I może tam u nich to się sprawdza, ale w warunkach domowych taka alokazja w podłożu produkcyjnym nie będzie rosła dobrze, przynajmniej z założenia, tak? I uważam, że właśnie jeśli mamy do czynienia z pewnymi rodzajami roślin, jak najszybsze przesadzenie to jest to, do czego powinniśmy dążyć. Tym bardziej, jeśli roślina jest w miarę dobrym stanie, tak jak ja miałam te dwie alokazje z Biedronki, one były w miarę dobrym stanie i oczywiście jeżeli mamy też roślinę przelaną i tak dalej, no to oczywiście też jakby kiedy mamy do czynienia z przelaniem, dobrze jest wtedy to podłoże zmienić, prawda? Żeby ta roślina w tym podłożu, które będzie zaraz przyczyniało się do gnicia, żeby ona więcej, dłużej nie przebywała. I co więcej chciałam powiedzieć? Sprawa tych koszyczków i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, koszyczki może i się są biodegradowalne, one się kiedyś rozłożą, ale pytanie kiedy? Czy roślina, mając zbite podłoże przy bulwie, jeżeli chodzi o alokazję, i przy tak naprawdę trzonie korzeniowym, gdzie jest to zbite podłoże produkcyjne, czy po pierwsze, czy te korzenie tam oddychają, po drugie, czy ta roślina, czy to podłoże, jeżeli byśmy zmienili
podłoże naokoło tej siatki, a pod siatką nie, nie zrywając siatki, nie jesteśmy w stanie zmienić podłoża pod siatką, prawda? To jeżeli mamy do czynienia z tym, że naokoło rośliny podłoże szybciej przesycha, a pod siatką, czyli przy bulwie, mamy podłoże produkcyjne, które jest ciężkie, mało przypuszczalne i że tak powiem, ono tak na pewno nam szybko nie przeschnie jak podłoże właściwe do alokacji, które byśmy mieli naokoło niego, no to słuchajcie, no do przelania to już jest i do uśmiercenia rośliny mniej niż bliżej, bo będziemy mieli, sprawdzali paluchem, wiadomo, pod koszyczkiem nie sprawdzimy, tak? Będziemy sprawdzali paluchem, czy podłoże jest suche. No tak, jest suche, to podlewam. A co przy bulwie się dzieje? Przy bulwie najprawdopodobniej podłoże mogło jeszcze nie przeschnąć i do, że tak powiem, zgnicia korzeni, czy nawet bulwy, to już, że tak powiem, jest bliska droga. Zobaczcie, obmyłam sobie korzonki, no mało tych korzeni. Kurczę, trochę jestem zawiedziona. No ale nic, zaraz zmienimy tu podłoże. Będę na razie sadziła do takiej mieszanki. To jest mieszanka huligosu i podłoża do wilgoci lubnych. Trzymam ją sobie w takim worku. I mam nadzieję, że tej roślince będzie dobrze. No ale nasypuję troszkę. Resztę wezmę do kubeczka, który sobie gdzieś tu przygotowałam. Mój system kubeczkowy. Także słuchajcie, podsumowując. Czy warto rośliny przesadzać tylko na wiosnę? Moim zdaniem nie, zależnie od rośliny. Czy tak samo, słuchajcie, jeżeli będziemy mieli roślinę przelaną, będziemy czekać na wiosnę z przesadzeniem? No moim zdaniem nie, no słuchajcie, zanim ta wiosna nadejdzie, no to może być po prostu już za późno. Są sytuacje, kiedy musimy po prostu działać szybko. I jeżeli kupujemy roślinę wrażliwą ze sklepu i ona jest w złym podłożu, jest prawdopodobne, że w tym złym podłożu nie będzie rosła, to dlaczego ją tam trzymać? Tak samo dlaczego zatrzymywać koszyczek, czy siatkę biodegradowalną, która nie służy rozwojowi rośliny, a może powodować kłopoty po prostu z jej uprawą. Dlatego ja jestem za tym, żeby, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, to żeby podłoże produkcyjne przy wrażliwych roślinach, takich jak alokazje w szczególności, zmieniać tak naprawdę w miarę, że tak powiem, jak ta roślina się u nas w domu zaklimatyzuje, czyli powiedzmy do tygodnia, oczywiście zależnie od stanu rośliny, bo kiedy jest przelana, no to dlaczego czekać? I oczywiście koszyczki też usuwać, bo dlaczego, słuchajcie, no nie usuwamy ich po prostu z troską o korzenie. Ale słuchajcie, ten koszyczek czy tą siatkę można sobie z ostrożnie nożyczkami zdjąć i uważam, że lepiej uszkodzić kilka korzonków i która roślina, która rośnie w zdrowych warunkach i ma dobre podłoże, nie jest przelewana, ona sobie te korzonki odbuduje. Możemy nawet je zasypać cynamonem, żeby było wszystko w porządku, żeby się nie dostała bakteria i podlać dopiero troszkę później i wsadzić też troszkę później, jak po prostu to wszystko zaschnie. Aniżeli po prostu zostawiać podłoże produkcyjne, zostawiać koszyczki, czekać do wiosny, bo po prostu ta roślina do wiosny może nie dotrwać. Dlatego ja uważam, że lepiej, żeby ona chociaż troszkę odchorowała, a miała dobre perspektywy na przyszłość i żeby rosła nam zdrowo. Proszę, wsadzona kalatea. Korzonki mi się nie podobały, ale ma zmienione podłoże, także myślę, że będzie tylko lepiej. Więc słuchajcie, dajmy naszym roślinom po prostu to, co możemy zrobić najlepszego, czyli jeżeli mamy możliwość zmiany tego podłoża i zrobimy to dobrze, nie zrobimy tego, że tak powiem, w sposób taki, który ta roślina, po prostu będziemy ostrożni, będziemy uważać, no to dlaczego by nie, słuchajcie, dlaczego by nie? Dajmy tej roślince, że tak powiem, zdrowy start. A no nie czekajmy do tej wiosny, bo czasami to po prostu to czekanie no, no nie będzie zbyt dobre dla tej rośliny. I oczywiście, słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia, sposób uprawy roślin. Ja wszystkie swoje alokazje trzymam w witrynie, gdzie mają dobrą wilgotność, mają cieplutko, mają cały czas włączone lampy z wiatrakiem, czyli dla nich, słuchajcie, nie ma zimy dla tych roślin z witryny. Nie ma po prostu zimy. Jeżeli nie ma zimy, to ja nie muszę czekać do wiosny. Bo u nich cały czas jest lato, cały czas mają sezon, że tak powiem. Jeżeli roślina ma cały czas sezon, nie czekajcie do wiosny. Dla tej rośliny roślina nie wie, że my mamy za oknem szaro, buro i porunor. Tak? Ona w witrynie ma warunki dobre, także czasami po prostu nie warto czekać. Najzwyczajniej w świecie i no, po prostu to może być dla nas nieopłacalne. To jest alokazja Venti, też z Hands of Plants.
Widać, że tutaj korzonków trochę będzie miała, dlatego pomogę sobie i trochę je opłukam w wodzie, bo ta ziemia jest tak zbita, ja jej wczoraj nie podlewałam specjalnie, żeby było mi prościej, a tu zobaczcie. Będzie ciężko z tą alokazją. Ma bardzo dużo korzonków, ale nie chcę jej zostawiać w tym podłożu, chociaż to nie jest trudna alokazja, ona jest dość wdzięczna w uprawie, ale jest to jednak alokazja i może po prostu to nie jest na pewno to podłoże. Zobaczcie, ono jest tak zbite, że ja nie mogę go wyskubać, więc to naprawdę nie jest dobre podłoże dla tych roślin. Słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o alokazję, pamiętajcie, że alokazje, mówi się na nie eutanazja, i one nie znoszą zmian wilgotności, nie znoszą zmian, jeżeli chodzi o podlewanie, w takim sensie, że nie może być tak, że są okresy suszy, nagle są okresy, gdzie ona jest super podlana, czyli powiedzmy, nie może być tak, że podlewamy alokazję co 2 tygodnie, i jak ją podlewamy, to ją po prostu zalewamy, żeby już się napiła. Nie. To przy alokazjach się, kochani, po prostu nie sprawdzi. One nie mogą mieć suchych korzeni, przesuszonych, i nagle nie mogą mieć tych korzeni zalanych. Po prostu ta roślina tego po prostu nie lubi i nie będzie tego tolerowała. I Wam bardzo szybko pokażę, że ona po prostu tego nie będzie tolerowała. W jaki sposób Wam pokażę? Po prostu będzie zrzucała liście, będą jej żółkły liście, w okresie suszy będą jej przesuszały się liście, w okresie takim przelania będą te liście jej żółknąć. I też kiedyś dostałam pytanie na Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Nazwa to rośliny, czyli rośliny bez polskich znaków, Pauliny z podkreśnikiem na dole. Zmienię wodę, zaraz przyjdę. Jestem. I dostałam właśnie kiedyś pytanie na Instagramie, jak rozróżnić po liściach alokazji, jak rozpoznać, czy roślina jest przelana, czy jest po prostu przesuszona. Słuchajcie, ja to rozpoznaję tak. Oczywiście po czasie można to bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ zobaczcie, tak wyglądają korzonki tej Venti, także super. Oczywiście bulwy i runnersów żadnych nie ma, ale nie zmienia to faktu, że bardzo zdrowo wyglądają te korzonki. Je sobie obsadzę tutaj. I słuchajcie, a propos, jak rozpoznać przelanie po liściach alokazji, oczywiście i tak naprawdę każdej innej rośliny. Nie chodzi mi tutaj już o ten etap, kiedy liść jest, można po liściu rozpoznać, czy on jest, po prostu się kruszy w rękach, to wiadomo, że go przesuszyliśmy, czy on po prostu nie kruszy się, tylko jest taki, no widać kiedy, prawda? Kiedy jest taki żółty, taki, no taki zgniłek, ja bym powiedziała, tak? Czy on po prostu odchodzi? No po roślinie, jak już ten liść odchodzi, widać, czy jest przelana, czy nie. I słuchajcie, jak to rozpoznać? Wiecie co? Chyba ten kosz... Jeszcze raz spróbujemy. Bo tutaj widzę, trzeba głębiej panny alokazję posadzić. Dobra. I jak rozpoznać, bo już trzeci raz wracam do tego tematu. Słuchajcie, mamy posadzoną, także super. Odkładam ją. Mam nadzieję, że nie będzie taka chybotliwa. Liść alokazji, który jest przesuszony, ma te, że tak powiem, te zmiany żółte, które zachodzą. Zauważyłam, że one po prostu są, Prince of Orange, one są jaśniejsze. Po prostu czasami, o kurczę, słuchajcie, tu nie ma korzenia. No i co my tu mamy? Słuchajcie, jeżeli mamy przesuszony liść, to ten liść na końcu jest po prostu jasny, taki jasno-brązowy. A jeżeli mamy do czynienia z przelaniem, to zauważyłam, że bardzo często to jest taki pomarańczowo-brązowa się robi zmiana i ona po prostu jaśnieje wraz z końcem liścia. Tak to wygląda. Ej, słuchajcie, ja chyba będę reklamację składała. No co to jest? No nie mogę. Ta roślina nawet tygodnia nie jest u mnie.
Z parę dni. No nie mogę, słuchajcie. Co to jest? Ale jajca. No tego jeszcze nie grali. No ten system korzeniowy, słuchajcie, ja nie wiem, ja chyba do perlitu wsadzę tę roślinę. No masakra. Mój wymarzony Prince of Orange, a wygląda jak... No to nie jest książę. Słuchajcie, na pewno to nie jest książę. Co to w ogóle jest za system korzeniowy? No masakra. Zobaczcie. Zdjęcie sobie zrobię aż. Hop. No nie mogę. Będę składała, słuchajcie, reklamację, no bo ja rozumiem, że ta roślina jest mała, ale te korzonki są takie, one są tak brzydane. No płakać mi się chce, słuchajcie. Strasznie to wygląda, no nic, no. Wsadzimy, no co mam zrobić? Idziesz pod lampę, mój drogi. Mam nadzieję, czy wyjdziesz z tego? Obiecaj mi, że wyjdziesz z tego, co? Oj, oj. Wysypuję podłoże uniwersalnego. Dobra. O matko. No i słuchajcie, nieszczęśliwa jestem w tym momencie. Wiecie, macie czasami taką wymarzoną roślinkę. Kupujecie nią, kuchacie, dmuchacie. A co się okazuje? Dobra, posadzona. Mam nadzieję, że pod lampą da sobie radę. Dobra, słuchajcie, ja to podłoże sobie wyrzucę. Bo to jest podłoże produkcyjne, które do produkcji mi się niczego nie przyda. Dobra, i słuchajcie, mamy jeszcze kilka roślin. Tutaj jest Philodendron Splendid od prywatnego hodowcy. Wy widzieliście go ostatnio w unboxingu. Słuchajcie, ten liść odrzucił. To są takie dwa oklapusy. Nie wiem, czy mam do niego zaglądać, słuchajcie. Może nie, ale chciałam wam pokazać, że czasami nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli. Nie będę jeszcze do niego zaglądać, bo on tutaj, ten pęd ma zdrowy. Czy te liście są, mają jakieś, no mają. Dobra, słuchajcie, bo ten też mi odrzuca. Zaglądam, no trudno. Niech się dzieje wola nieba. O nie, patrzcie. Też musi iść. Niestety. Dobra, patrzcie na to. Też chyba go dam do perlitu. Ale smutny odcinek, co? Zaraz do was przyjdę. Muszę. Mam perlit, słuchajcie. Po prostu namaczyłam go wczoraj wcześniej. Także... Ja z tego liścia prawdopodobnie utnę. O, i niech on sobie siedzi w perlicie. Może mu będzie lepiej. Mam nadzieję przynajmniej. Nie za płytko. O. Myślę, że w perlicie, który trzyma ciepło, co wielokrotnie powtarzam, może mu będzie lepiej. Dobra. Jesteś mały w perlicie. Trzymam za ciebie kciuki. Teraz zobaczcie. Syngonium Panda. Też kupiłam go od prywatnego kolekcjonera i on zgubił te listków, także otwieramy. Ale nie, syngonium, patrzcie. Idą mu aktywne korzenie, są dwa białe. Widzicie? Także nawet to była dobra ziemia, więc spokojnie. Tak widocznie, widzicie, odchorowywało przesyłkę, tak podejrzewam. Także możemy wsadzić. Czyli widzicie, czasami zagląda się bez sensu i się męczy tylko niepotrzebnie roślinę.
A czasami warto, bo się tą roślinę ratuje. Także ja tu sobie dołożę i te suche liście zaraz obecnie, one nie są nam potrzebne. Także o, tutaj ta mieszanka nam się super sprawdzi. Dobra, jest, mamy to. Tak jak było. Słuchajcie, jestem. I teraz wydaje mi się, że już wszystko sobie przesadziliśmy, sprawdziliśmy. I zostały nam dwie sadzonki do ukorzenienia, do wsadzenia. Pierwsza to będzie regres strawberry shake'a. Tutaj coś idzie, mamy fajny korzonek. A drugi to red spot tricolor. I pozwólcie, że zacznę od tego red spota. I będę wsadzała z uwagi na wielkość korzonka do takiej deniczki produkcyjnej, do perlitu. Ja lubię ukorzeniać w perlicie, także mam nadzieję, że mi się to sprawdzi. I przy okazji pogadamy sobie troszkę o wsadzaniu, o podlewaniu, o po prostu o tym, o dbaniu o rośliny, ale o podlewaniu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przesadzanie, no to tak jak mówię, kiedy przesadzać? Tak jak mówiłam już wcześniej, przy okazji filmu o lokacjach, zależy w jakim stanie jest roślina, jaką mamy roślinę. Niektórzy czekają na wiosnę, niektórzy jakby przesadzają od razu. Ja jestem z tych, którzy przesadzają od razu z uwagi na wiele względów. A między innymi dlatego, że jak zwrócicie uwagę, to bardzo często same zalecenia producentów brzmią tak, żeby przesadzić roślinę i w ogóle sprawdzić tę roślinę, przesadzić po okresie zaklimatyzowania. Czyli tak naprawdę jest to bardzo często okres 7 dni, powiedzmy. Więc właśnie producenci tak piszą z uwagi na to, że tak mi się wydaje, że te rośliny są w podłożu produkcyjnym. Więc ja po prostu tak robię. Nie czekam do wiosny. Uważam, że takie uogólnienie, że ze wszystkimi roślinami trzeba czekać na wiosnę, jest uogólnieniem, które nie zawsze służy roślinom, a wręcz przeciwnie, bardzo często im szkodzi, bo nie wszystkie rośliny po prostu, tak jak mówiłam przy okazji alokacji, po prostu do tej wiosny, po co je męczyć? Po prostu, słuchajcie, po co męczyć te rośliny? Jakie podłoże? Słuchajcie, musicie zawsze wsadzać rośliny w odpowiednie podłoże. Musicie sobie poczytać na początku o tych roślinach, w ogóle o hodowli tych roślin, czy dacie radę, czy macie środki nawet na to, żeby takie podłoże kupić i tak dalej. Wiadomo, że jeżeli chodzi o ziemię, na przykład o sukulenty, to nie wsadzimy je do ziemi torfowej, prawda? To musi być ziemia bardzo, bardzo przepuszczalna, podobnie na przykład z tym red spotem. On preferuje tak zwany bigos. Tutaj w komentarzu na YouTubie ktoś się mnie zapytał, co to ten bigos, czy to ten z kapustą? Nie. Słuchajcie, to jest mieszanka właśnie podłoża przepuszczalnego. Niektórzy nazywają ją takim bigosem ziemi uniwersalną zielonego parapetu. Dlaczego? Bo właśnie ona stanowi taką mieszankę właśnie perlitu, ziemi torfowej, keramzytu, kokosa i tak dalej, właśnie takich przepuszczalnych składników. I zobaczcie, red spot tak siedzi, myślę, że może tak być i mam nadzieję, że się szybko ukorzeni. I teraz będziemy wsadzać strawberry shake'a i myślę, że tu mam taki kubeczek jeszcze z perlitem i myślę, że jego wykorzystamy, tylko tu sobie o trochę tego perlitu odłożę, o, i myślę, że teraz będzie dobrze. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, w co przesadzać, zobaczcie, jak ja robię to w tym momencie, jak ja przesadzam. Staram się używać przede wszystkim, że tak powiem, kubeczków, doniczek odpowiednich do wielkości bryły korzeniowej rośliny. Dlaczego? Żeby, po pierwsze, jeżeli będziecie mieli za dużą na przykład doniczkę, co bardzo często się zdarza, no to wtedy musicie mieć na względzie to ryzyko, że po pierwsze roślina może uschnąć, ponieważ będziecie podlewali wszystko dookoła, a nie korzenie, i korzenie nie otrzymają tej wody i roślina uschnie, a po drugie może jak tej wody dostanie, to może po prostu iść najpierw w korzenie, co oczywiście jest dobre, a potem dopiero w liście i tak dalej. Także musicie mieć to na uwadze, musi być odpływ, zobaczcie, ja tutaj mam dziurki porobione, żeby był odpływ. I co jeszcze, kochani, słuchajcie. Ja Wam polecam taki domowy sposób, jeżeli macie problemy, jeżeli przy przesadzaniu roślin zdarzyło Wam się uszkodzić jakieś korzonki, słuchajcie, zasypcie je cynamonem. Cynamon ma działanie właśnie takie antybakteryjne i może Wam pomóc
zapobiec jakimkolwiek infekcjom, jeśli chodzi o rośliny. Ja z takie korzonki zasypuję cynamonem, odczekuję chwilę i dopiero po prostu wsadzam do ziemi taką roślinkę zasypaną cynamonem i nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, że coś z taką rośliną cynamonową zaczęło się coś dziać. Także polecam Wam ten sposób. Zobaczcie, sobie tak wsadziłam. On jest trochę krzywo, ale będę tu widziała korzenie, także myślę, że może być. Nie, nie może być, słuchajcie. Musimy go jednak głębiej wsadzić. Także on ma taki korzonek dosyć zakręcony i z tego, o, teraz będzie bardziej stabilny. Mogę wykorzystać tą, a może tą podpórkę damy tu, gdzie była. Splendidowi. Dobra, a to sobie tak zrobimy. Dobra, i myślę, że jest ok. I słuchajcie, jeżeli przesadzacie roślinę, uszkodziliście korzenie, nie podlewajcie od razu, ponieważ jeżeli na uszkodzone korzenie, które mają ranę, położycie wodę, ta rana po prostu nie zaschnie, dostanie się do niej woda i ziemia. Ziemia to jest materia organiczna. Ja w swojej ziemi czasami znajduję, na przykład kiedyś znalazłam dżdżownicę, więc musicie uważać na to, ponieważ jeżeli tam się dostaną jakieś bakterie, to roślina Wam zacznie chorować, może zacznie gnić. Także no nie warto, czasami warto odczekać. I co, pamiętajcie, żeby na zimę mniej podlewać swoje rośliny, dać im trochę odpocząć od Was, od tego wszystkiego. Obserwujcie je oczywiście, cieszcie się nimi, ale pamiętajcie, że one muszą po prostu swoje teraz przespać i tak dalej, chyba że macie je w witrynie, no to pamiętajcie, jesteście, że tak powiem, macie lato 24 godziny na dobę, więc trzeba tak samo cierpliwie je podlewać jak latem. W zimę można po prostu troszkę odpuścić, te roślinki się na Was nie obrażą, oczywiście nie przesuszajcie ich, ale ja uważam, że lepiej roślinę przesuszyć niż przelać, także pamiętajcie o nawilżaczach powietrza, jeżeli macie takie rośliny, które tego wymagają, typu kalatee, maranty, niektóre filodendrony, dajcie tym roślinkom trochę nawilżenia. Jeżeli nie chcecie inwestować w nawilżacz, keramzyt, dajcie do miski, miskę zalejcie wodą i te rośliny sobie nawilżenie z tego keramzytu wyciągną. Grupujcie rośliny razem. Czyli co? Czyli na przykład dajcie w jedno miejsce kilka roślin, one będą przez transpirację wody, które mają, które tutaj te procesy się będą w tych roślinach odbywały, będą tą wilgoć po prostu wokół siebie podnosić nawzajem. Co jeszcze możecie zrobić? Na kaloryfer dajcie ręcznik albo szmatkę taką grubszą, zwilżoną, to też będzie oddawało wilgoć. Także słuchajcie, nie musicie od razu inwestować w witrynę, jeśli macie ochotę o tym, jak przystosować witrynę. Taki film jest na moim kanale, na który Was zapraszam. Są też domowe sposoby. Pamiętajcie, że nie wszystkie rośliny trzeba zimować w witrynie. Można też bez witryny się z nimi bardzo dobrze obejść. Ja, to jest mój pierwszy rok z witryną, wcześniej nie miałam problemów. Także słuchajcie, dacie radę na pewno, poradzicie sobie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za wspólne przesadzanie. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy. Możecie pytać tu lub na moim Instagramie. Także gdzie teraz to wszystko. Dzięki, pa, pa.